witam, z tej strony Snajki. Zapraszam Was do kolejnego urbexu na moim kanale. Jestem dzisiaj sam, ponieważ urbex ten nie jest jakoś wielki. A dzisiaj widzimy sobie, poczekajcie, odejdę chwilę. Taki oto budynek, nie wiem co się w nim znajdowało. Pisze, że budynek grozi zawaleniem, ale już się chyba dosyć dawno zawalił, także widzimy się w środku. No dobra widzowie, ja już jestem w środku budynku. Ogółem muszę tu być dosyć cicho, bo wokół są mieszkania i mogą być mieszkańcy niezadowoleni z mojej wizyty tutaj, także muszę uważać. O, to jest fajne, widzę, że stare bezpieczniki, drzwi, drugie drzwi, okna. Będzie to szybki urbex. Sobie po prostu obejdę ten obiekt. Pytanie, co tu było? Wiem, z tego co czytałem, to budynek został zbudowany przez radzieckich. Też niedaleko stąd są te, jak to się mówi, koszary radzieckie, które 7 lat temu zostały wyremontowane i znajdują się tam mieszkania. Tak było, mi się wydawało, że coś tu się stało. O, tu widać, że farba się zachowała. Także fajnie nawet. O, jakaś lina tu jest. I o, i to wzbudziło we mnie ciekawość. Taka dziwna ściana jakaś. Czy to jest kawałek ściany oderwany i przyczepiony jakoś? Nie wiem. O, pozostałości po umywalce są. I tutaj jakaś lina jest. Znaczy prądu nie ma, ale wolę tego nie tykać. I wygląda to tak. A bezpieczniki już są wyrywane. O, się stało te, jak to się mówi, włącznik. Taki stary, z czasów wojennych. I takie coś. Nie wiem jak to się nazywa, to też jest chyba albo regulator do świateł. Nie wiem, nie pamiętam, ale miejsce robi nawet wrażenie. Mimo tego, że nic tu ciekawego nie ma. O, jeszcze się okna zachowały tutaj. Ale już widzimy się na zakończeniu. Taka jeszcze ciekawostka, jaką tu zobaczyłem, że są takie fajne fotele, znaczy krzesła. Jest na nich taka stara kartka z danymi produkcyjnymi. Widzowie, ja już myślę, że zakończę ten urbex. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, wbić na social media. Do zobaczenia, do następnych urbexów. Siema!